chcieli mnie zaskoczyć, ale coś im nie wyszło. No, 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 straszcie mnie, straszcie. Mimo to się nie boję. No, idziemy. Kurwa mać. Zapomniałam o tym. Spokojnie, my sobie pójdziemy szybko, tu biegniemy i mamy. Ojoj, was chyba więcej już nie powinno być. Jakieś ktoś kody wpisał? Znaczy nie. Dobra, dużo to raczej tu zawsze było. Przecież to jest logiczne. Final round w końcu, nie? Tak! Zróbcie wielki rozpierdziel i rozdupcie całe pomieszczenie. Najlepiej. Zaczynaliśmy z małym jednym pistolecikiem i kończymy z jednym małym pistolecikiem. Czyż to nie wspaniałe? La 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 la! No, oni mi tylko zabrali pancerz, okej. Kuźwa mać! Dużo was tu. Kimczak, uspokój się, przecież ty tą grę znasz na pamięć, w nią grasz już 20 któryś raz. Oczywiście się nie chwalisz, tylko mówisz. Dobra, to jest ten długi korytarz. Tak, ja też próbowałem zapomnieć. Cześć, Alma. Jaka to słodka. Ej, no nie goń mnie. Jejuś. Biedna dziewczynka. A ją bardzo lubię, Alma rządzi. Mam taką jej fajną laleczkę wudu, którą mi Kinia zrobiła. Tak, Kinia 24 Lara, którą pozdrawiam. Bo Kinia rządzi. Moje guru. I was there, a nie I'll be there. To jest twój angielski. O, to jest ten psychodoktorek. Psychodad! Nienawidzę tego, nie wiem czy mi się uda ten wślizg. No, wiedziałam! Tak, na pewno bym wtedy zapisywała, wiesz? Znaczy... Ten ślisk mi zawsze... On jest taki dziwny i nie może mi wyjść. Idźcie wy. Cholery jedne. Ale was dużo. Pho. Szybko, szybko idziemy. I nie mówcie, że... A nie. No tak. Myślałem, że znowu będzie ta wielka bitwa. W ogóle pistolet mi jest już niepotrzebny. No ja też. Idź. Kobieto. Boże, naprawdę ten ślizg mi nigdy nie może wyjść. A tu trzeba taki ładny, zacny ślizg zrobić. O matko. No i dup. Pa. Może ja kody wpiszę? Bo naprawdę chyba nie chcecie, żebym tego 500 razy powtarzała. No! Mówiłam! Czekajcie. Ja zaraz wznowię nagrywanie, jak tam dojdę, żeby nie było, że przedłużam, no. No! Chwila. Tak. Wiem, włączyłam god modę, niestety. No nie mogłam tego, to jest jakiś dziwny. Kiedyś mi się udało bez kodów. Jeju! You will be a god among men. Wow, bogiem. Take her back to the vault. Alma w kitce, wow!
Biedna Alma miała. Była na eksperymentach. Takiego tatusia mieć boskiego, nie? I know you are. Tak, cieszę się. My też już wiemy, kim on jest. Więc się wiedzą raczej, aż ty mnie pochwalisz. Taką przestarzałą windą będziesz jechał? Agent, ja bym się bała. Mam uraz do wind. No i mamy koniec. Epicki koniec! Ta-da-da-da-da-da-da! I ba! Big bada boom! Ło! Nie spierdzielamy, bo już tutaj. Jest piękne, po prostu śliczne! Aż się muszę znowu nabić. Masakra. Pamiętam, jak ten koniec widziałam, to się popłakałam, bo nie chciałam Fira kończyć. No co, zakochałam się w tej grze. Macie ludzie. Bum. Pyk, pyk. Pyk, pyk. No, i zaraz powinien być... Jest. A nie, nie ma. Ma epilog konsekwencji. Nie wiem, co się stało z agentem Fir. Ale spokojnie, on przeżył. Co agent bojowy jest twardy. Jakim cudem oplałam monitor? Nie wiem, ale muszę go wyczyścić. O. Cześć, Jeannie Holiday. No, udało się przetrawić. We still don't know the extent of the damage. We haven't been able to get through to anyone since the explosion. What about Alma? What happened to her? Alma żyje. Znaczy nie żyje, ale... Tak jest! Fir dedykowany pamięci Wen, czyli... Jestem ciekawa, kto to. No i mamy koniec Fira. Czyli, że niedługo będziecie mogli się spodziewać. W pierwszym odcinku zagramy Resident Evil 1, tak? Interesujące naprawdę. Ale cóż, na koniec, jak to zawsze bywa, powinno się powiedzieć parę słów na temat gry. A więc tak, Fir... Jak każdy wie... To był Fir! I co, to koniec? Nie, nie, Kimczak coś powie. Kimczak powinna wyrazić swoją opinię na temat tej gry, ale chyba jest oczywista, że ją kocha, skoro gra w nią już któryś tam 20 raz z kolei. Bo jest świetna, naprawdę, to jest taki... Trochę się różni od tych wszystkich innych FPS-ów. Wystarczy to, że ma plus ten horror w sobie, prawda? Sztuczna inteligencja jest bardzo rozwinięta, to widać. No i to jest spowolnienie czasu, które no... Jak to było pierwsza gra, to Max Payne był ze spowolnieniem. Później Enter the Matrix. No i Fear. Jakoś tak. Tak czy siak właśnie to spowolnienie jest bardzo świetne. Wiadomo, trzeba mieć jakąś przewagę nad tymi przeciwnikami, skoro oni są tak inteligentni. No cóż. O grafice, no... Nie lubię się wypowiadać o grafice, gdyż ja nie oceniam gier na... Ogółem, jak oceniam gry, to ja wyrzucam coś takiego jak grafika, tak naprawdę. No ale tutaj akurat muszę przyznać, że grafika jest na bardzo dobrym poziomie, jak na grę z 2005 roku. No tak, ta gra ma już 6 lat! A staro tak nie wygląda. Cóż. W końcu w 2005 roku wygrała targ E3. Też została najlepszym okrzykniętym FPS-em i horrorem. Należało się, prawda? Mhm. No i powstały do niej dwa dodatki. Extraction Point i Perseus Mandate, które będę nagrywać oczywiście też. No i później powstała druga część, czyli Project Origin, którą też będę nagrywać. Do tego doszedł też taki dodatek, single player, o nazwie Reborn, gdzie wcielamy się w jednego z żołnierzy repliki, o numerze 800 chyba, 13. Więc co najlepsze, to jest ten, on tam się gada, no, bo ogółem zauważyć, nie wiem czy zauważyliście, ale no ci. Z Fira to w ogóle nic nie gadali. Rex Sikora.
Dobra. To widzę w ogóle Kiyotaka Yaguchi, taki Japończyk. Okej, okay, no ale no... tego dodatku nie wiem, czy nagram, bo on nie jest do ściągnięcia przez Steama na tym. W Polsce jest niedostępny. Można go ściągnąć przez Torrenta. Ja nie mam zwyczaju piracić. Chociaż Vegasa mam pirackiego i inne takie programy. Ale to wiadomo, to jest drogie, więc to... Ale no mówię. Może się skuszę, no i ściągnę. Wtedy będzie po angielsku ten Reborn. Bo niestety nie ma do niego spolszczenia. I chyba go też nagram. No i oczywiście Fira Trójka, jak kupię, to nagram. Tylko najpierw muszę pierwszego Assassin's Creed Brotherhood kupić. Gdyż... Jego też będę chciała nagrać. Ale dobra. No myśmy tu o Firze mieli mówić. Cóż ja jeszcze mogę powiedzieć? No, kocham cholernie tą grę. Ja na pewno w jedynkę jeszcze nie raz zagram. Ale mówię, teraz już nie ten. Jak już skończyłam Fira, to będę nagrywać Resident Evil 1. A tam niedługo też zacznę Extraction Point nagrywać. I to jest właśnie najstraszniejsza część całej serii. Jest masakryczne. Ale się tam obsram. O, to zaczyna... Jim Carrey? O, Jim Carrey. Ta zasna muzyczka. Może ją podgłośnić mogę? Mogę. Opcje. Dźwięk to będzie chyba efekty dźwiękowe. Ok. Ok. Jest jakoś głośniej? Chyba tak. A zaraz, a czekajcie. A sprawdzę opcję dźwięk. Muzyka. Nie za głośno, żeby mnie było słychać, jak ja tam będę pierdzielić. O! Teraz głośno! To jest ta muzyczka, która leciała wtedy w garażu, co ja mówiłam, że to jest impreza z ATC. Bo to jest impreza z ATC i ta muzyczka leci z jej auta. Ale dobra. Oczywiście długie napisy końcowe. Przez które musimy przebrnąć, gdyż ja mam. Będę miała jeszcze coś do powiedzenia? No bo co mam do powiedzenia? Czy ja mam coś do powiedzenia jeszcze? No tak, CSI będę nagrywać jeszcze. Tak, dwie części CSI. Mroczne motywy. Nie, trzy części. Mroczne motywy, niezbite dowody. I mordercze zamiary. Tak, trzy części CSI. Zacnie, prawda? Mhm. Powiem wam, że te mroczne motywy są masakryczne, strasznie trudne. A kiedyś w nie grałam, więc myślę, że... Dajcie pas na gronie, ucieka żaden członek sił specjalnych Delta Force. Aha, no tak, no bo to przecież... O, tu jeszcze mam telefon końcowy, słyszę, widzę. Oczywiście. Dobra, to by było na tyle z Fira. Dziękuję, że oglądaliście tę serię. Ja się przy niej cholernie dobrze bawiłam. No i oczywiście już się nie mogę doczekać, aż zacznę nagrywać Extraction Point. Tak, tam już... Możecie być pewni, że tam Kimczak się przerazi, bo tam ja sram zawsze w gacie. Tak, więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Zapraszam do moich kolejnych serii. Oczywiście teraz czekajcie na Resident Evil 1. Evil powiedziałam? Miał być Evil. Ale się muzyczka zlagowała. Dobra, tak czy siak, ja już kończę. I czekajcie na tego RE. I na zombiaki, i na Jillkę, bo będę grać Jillką. Czy scenariusz Chrisa nagram? Nie wiem. Zobaczyć, ale jak na chwilę obecną będę chciała tylko Jillki nagrać. Tak więc no, ja już nie przedłużam. Do usłyszenia. Pa!